opinii z poradni psychologicznej. Szkoła może wszystko zepsuć, niech Państwo zobaczą, co szkoła daje. Ludzie tylko czekają, żeby coś ktoś im dał. Konsumpcyjnie czekają. Tutaj wychodzę z bloku. Saska 42, stoją baby. Czy z tego bloku, czy z... Tutaj są cztery bloki, nieważne, bo nie znam. One mnie też nie znają. Ale gapi się, moherowa, i z przodu, i z tyłu. Jakby żebrała, bo tak, ona z przodu tu się gapi, potem z tyłu obgaduje. I dymy robią, chodzą potem. Tak jak ten Mareczek z Karczewia. Dymy robią. A, bo to to będzie, a, bo to to będzie. A, bo to be, a, to to. A to wszystko nieprawda. Bo to mówi z punktu widzenia zazdrości, z punktu widzenia, że ktoś coś ma, a on nie. A bo to będzie, a bo to... A co będzie, co nie będzie. Czyli problem razy dwa. A tu o to chodzi, że no, na przykład jak Świadkowie Jehowy przyjadą, bo tu ich nie ma nigdzie, nie? Z Anglii, Ameryki, Białystok, to zawsze jak spojrzą, to z uśmiechem i do dyskusji coś w czymś pomóc, coś do zaoferowania. Puszczaj i rzucaj chleb po wodzie. A tutaj ci moherowi, przywdziani moherem, gapią się. System taki tworzą, że wrzący, tak. Stoi, nic nie gada, a gapi się, to czeka, aż ktoś coś jej da. No. Czy to dziadostwo przestało tu śpiewać? Te piosenki żydowskie są obrzydliwe. Państwo zobaczą, Janek Witek był 1000 razy w Niemczech, w Rosji, w Szwecji, we Włoszech. Tu, tam. Janek Witek był tu. Tam. No i co ten Janek Witek, czego tam zaznał? Janek Maciej Witek, czego tam zaznał? No co? Że system tutaj ten żydowski, żydowsko-katolicki, teraz katolicy się wybili, jest obrzydliwy. No, po prostu nie mają tych piosenek jak Chris Derk, jak takie słoneczne piosenki, orzeźwiające, dające radość, tylko takie przygnębiające. Obrzydliwe. No ja się z tym zgadzam, bo on tak gadał, Jaśko, ale patrzę, że to... Że to taka prawda. Obrzydliwe. Ustało. Poryszczoną przestałem przebierać nogami. Zasypiam bez problemu i nie budzę się w nocy. To nie było normalne życie. Pomogło dopiero regularne stosowanie Restonum. Restonum do postępowania dietetycznego w zespole niespokojnych nóg. Restonum. Co pana do mnie sprowadza, kochanieńki? Chcę się dowiedzieć, co ją czeka w przyszłości. A w kuli nic nie widzę. Nikt nie może jej znaleźć. Czego jej potrzeba? Wszyscy muszą ją zobaczyć. Chcesz, aby twoja firma była widoczna w internetowej panoramie firm i całym internecie? Wypróbuj nowoczesne rozwiązania dla biznesu. Pakiety cyfrowe, strony www, SEO, remarketing i mailing. Popraw widoczność swojej firmy w internecie. Zobacz pełną ofertę na eniro.pl. Jak najlepiej poradzić sobie ze stresem? Najlepiej poradzić sobie z nim szybko, kupując pastylki na uspokojenie Meliski. Meliski działają błyskawicznie. W odróżnieniu od tabletek rozpuszczają się już w ustach. Meliski to połączenie ziołowych składników w formie pastylek do ssania, dzięki czemu możesz po nie sięgnąć w każdej sytuacji. Suplement diety Meliski. A ty stres bliski. Wszyscy oferem, oni nie mają nic do zaoferowania. Tylko wyżebrali. Puszere, świetnie, coś tam zamiast czymś pomóc. Coś zaproponować. Oj, świetnie, to ona podwaja problem. Informacyjne. Piątek, 4 listopada, minęła 15. Zarany. Brak. Informacje TOK FM. Wojciech Kowalik. W Sejmie bez niespodzianki posłowie PiSu przegłosowali ustawę o statusie sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Co 10 ze skontrolowanych w Łodzi szkół łamie przepisy dotyczące lekcji religii w informacjach o wyniku kontroli Urzędu Miasta. Niemcy zaczynają testowanie super nowoczesnych pociągów napędzanych wodorem.
Sejm uchwalił ustawę o statusie sędziów Trybunału Konstytucyjnego. To jedna z dwóch ustaw, nad którymi na tym posiedzeniu Sejmu pracowali posłowie. Przenosimy się od razu na Wiejską, gdzie jest Karolina Lewicka. Karolina, dzień dobry. Co oznacza przyjęcie tej ustawy? Ustawa przewiduje jawność oświadczeń majątkowych sędziów Trybunału Konstytucyjnego oraz przechodzenie w stan spoczynku sędziów, którzy ukończą 70 rok życia, chyba że na pół roku przed tymi urodzinami przedstawią zaświadczenie o stanie zdrowia umożliwiającym dalszą pracę. Sędziowie nie będą mogli podejmować żadnego dodatkowego zatrudnienia z wyjątkiem pracy naukowo-dydaktycznej. Natomiast także dziś, tyle że bardzo późnym wieczorem, Sejm zajmie się ustawą o organizacji i trybie postępowania przed Trybunałem. Zawiera ona przepisy regulujące kwestię wyboru nowego prezesa Trybunału. Opozycja przekonuje, że celem tego projektu jest doprowadzenie do tego, by prezesem został sędzia wskazany wcześniej do Trybunału przez Prawo i Sprawiedliwość. Dziękujemy. To była z Sejmu Karolina Lewicka, a posłowie przyjęli też tak zwaną ustawę za życiem, przyznającą jednorazową wypłatę 4000 zł kobietom, które zdecydują się urodzić nieodwracalnie upośledzone dziecko. Opozycja zgodnie krytykuje nowe rozwiązania. Nowoczesna idzie dalej i składa swój projekt u marszałka Sejmu. Wawrzyniec, Zakrzewski. Posłanka Nowoczesnej Joanna Augustynowska przekonuje, że rządowa ustawa kopiuje zapisy obowiązujące i choć nie funkcjonującej ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej. Nowość w tym projekcie to jest 4000 jałmużny dla kobiety, która zdecyduje się na urodzenie chorego dziecka. I uwaga, warunek jest taki, że to dziecko musi się urodzić żywe. Jeśli nie urodzi się żywe, to tego zasiłku nie dostanie, jednorazowego becikowego. Dlatego klub Ryszarda Petru przygotował swój projekt, który, jak podkreśla posłanka Kornelia Wróblewska, w odróżnieniu od rządowego, był konsultowany ze środowiskami osób niepełnosprawnych. Jest nowelizacja ustawy o świadczeniach rodzinnych, która mówi o tym, żeby wyrównać sytuację opiekunów osób niepełnosprawnych, ponieważ w tej chwili opiekunowie są podzieleni na opiekunów dzieci niepełnosprawnych i opiekunów dorosłych niepełnosprawnych, różnicując ich wynagrodzenie za opiekę. I jak zaznaczają posłanki Nowoczesnej, jest to realizacja wyroku Trybunału Konstytucyjnego sprzed 2 lat. Sejm Wawrzyniec, Zakrzewski, TOK FM. Słuchasz informacji TOK FM. 20 z ponad 200 szkół w Łodzi łamie przepisy dotyczące religii. To efekt kontroli, którą po publikacji Radia TOK FM zlecił Urząd Miasta. Pod koniec września opisaliśmy sytuację w jednej z łódzkich podstawówek, która w statucie miała zapis o obowiązkowych lekcjach religii. Szkoła miała też kazać rodzicom podpisywać negatywne oświadczenie o uczestnictwie dzieci w lekcjach tego przedmiotu, a to niezgodne z przepisami. Bartosz Kądziołka. Jak wynika z przepisów, rodzice składają oświadczenie tylko wtedy, kiedy chcą, żeby ich dziecko chodziło na religię. Okazało się, że w co 10 łódzkiej szkole jest inaczej, mówi radny PO Bartosz Domaszewicz. Rodzice są proszeni o to, żeby zdeklarowali, że dziecko nie będzie brało udziału w zajęciach religii. Kontrola pokazała też nieprawidłowości w kilku statutach, mówi wiceprezydent miasta do spraw edukacji Tomasz Trela. Zapisy statutowe nie były jednoznaczne, one były do własnej interpretacji. Może na podstawie interpretacji można byłoby przypuszczać, że ta lekcja religii jest obligatoryjna. Miasto kazało dyrektorom wprowadzić zmiany zgodne z przepisami i za kilka miesięcy ponownie ma skontrolować placówki. Z Łodzi Bartosz Kądziołka, TOK FM. Za niecałe 2 tygodnie, 16 listopada, krakowski sąd ogłosi wyrok w sprawie zamachu krzesłem na byłego już prezydenta Bronisława Komorowskiego. Dziś sędzia przesłuchała ostatnich świadków w tej sprawie i wysłuchała mów końcowych. W sądzie była Katarzyna Młynarczyk. Marek Majchera oskarżony został o to, że podczas wiecu wyborczego na krakowskim rynku, który odbył się 8 marca 2015 roku, usiłował rzucić krzesłem ówczesnego prezydenta. Sam sprawę uznaje za prowokację polityczną. Napadnięto mnie w trakcie, kiedy wykonywałem konstytucyjne prawo do protestowania. Napadnięto mnie, zaczęto mnie szarpać, wyrywać krzesło. Tak na dobrą sprawę myślę, że tam było zamówienie po to, żeby sprowokować tłum, żeby doszło jeszcze do zamieszek. Według śledczych mężczyzna znieważył też prezydenta słowami powszechnie uznanymi za obelżywe. My wierzymy w sprawiedliwość. Wierzymy, że pan prezydent Andrzej Duda w razie niekorzystnego wyroku ułaskawi pana Majchera. Mówi obrońca Bartłomiej Czech-Kosiński, oskarżony na swoim koncie, ma już 5 wyroków wskazujących m.in. za jazdę pod wpływem alkoholu, przemoc i groźby. Prokurator domaga się dla niego 5 miesięcy więzienia w zawieszeniu na 3 lata. Adwokat żąda jego uniewinnienia. Z Krakowa Katarzyna Młynarczyk, TOK FM. Jeszcze w tym roku Niemcy rozpoczną testy pociągów zasilanych wodorem. W przyszłości mają one być alternatywą dla spalinowych jednostek napędzanych ropą. Wodorowe pociągi będą w stanie przejechać nawet 800 km dziennie z maksymalną prędkością 140 km na godzinę. Maszyny będą bardziej ekologiczne i cichsze od obecnie jeżdżących po niemieckich torach. Jedynym emitowanym przez nie dźwiękiem będzie odgłos oporu powietrza i kół toczących się po torach. W Niemczech jeżdżą, dodam, teraz 4000 pociągów napędzanych ropą. Teraz to wszystko, a kolejne informacje w TOK FM o 15:20. Pogoda.
do końca dnia deszcz możliwy na Pomorzu i zachodzie kraju. Poza tym pochmurno, ale z większymi przejaśnieniami. 3 stopnie na Podlasiu, 4-5 w centrum kraju, 6 na Pomorzu, 7 w Małopolsce, Wielkopolsce i na Górnym Śląsku, do 8 na Dolnym Śląsku, a w nocy będzie od 0 do plus 3 stopni. Padać może m.in. na Podlasiu i Kujawach. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. Światopodgląd. Agnieszka Lichnerowicz, dziś na Światopodgląd razem z Pawłem Kierzniewskim zapraszamy Państwa z Gdańska, a dokładnie zaczynamy z Europejskiego Centrum Solidarności. Dyrektor Pasylkerski jest Państwa gościem. Dzień dobry. A dziś w Gdańsku, dlatego że dziś w Gdańsku zaczyna się tu w ECS-ie, w Europejskim Centrum Solidarności, konferencja, 10. konferencja o Solidarności. Europejskie Centrum Solidarności gości dwie bardzo ważne inicjatywy. Po pierwsze gości Instytut Nauk o Człowieku. To trochę może dziwnie brzmi. To jest instytucja, która powstała w latach 80. w Wiedniu, między innymi z inicjatywy profesora Michalskiego. Profesora Michalskiego, ale też trzeba dodać Józefa Tischnera. To miał być instytut, który w czasach jeszcze jednak podziału Europy Zimnej Wojny miał połączyć, jak to się pięknie mówi, różne dyskursy intelektualne w Europie. Jest taka wspólnota myślicieli środkowoeuropejsko-zachodnioeuropejska, polsko-niemiecko-austriacka. Stworzyła miejsce, które dzisiaj jest bardzo ważnym miejscem nauki. I ten instytut od 10 lat raz do roku organizuje spotkanie w małym gronie dotychczas socjologów, filozofów, myślicieli, którzy czują się odpowiedzialni za pojęcie solidarności. Trochę metodologicznie pytanie jest, co oznacza to pojęcie w naszych czasach, jaką wartość ma też dla badań społecznych, ale w tym roku połączono to seminarium myśli o pojęciu solidarności z, wydaje mi się, bardzo ważnym wydarzeniem. To jest roczne spotkanie sieci Eurozim. To jest sieć europejskich czasopism idei, czasopism kulturalnych. No i od kilku lat właśnie Polska jest tutaj wiodąca, bo Wojtek Przybylski z Fundacji Respubliki dzisiaj, można powiedzieć, współzarządza tą siecią. Będzie Ulrike Gwerot, będzie Marek Cichocki, Dawid Ost, profesor Dawid Ost, Iwan Krastew, będzie Ugo Matei, ale chciałam zapytać pana, bo oczywiście to są bardzo ważne rozmowy. Klaus Hoff, Aira Kacner, są świetne nazwiska. Ale to wszystko trochę może być abstrakcyjnie, w dodatku nie tworzymy teraz tych jednak trwających godziny dyskusji, więc ja bym zapytała pana jednak o to, co to słowo solidarność znaczy w kontekście tej konferencji, na co warto zwrócić uwagę. A nie chodzi mi o takie okrągłe zdanie, bo wiemy, jesteśmy tu w Europejskim Centrum Solidarności, dziedzictwo solidarności, ale też wiemy, jak ono dzisiaj dzieli, jakie spory wokół tego są. Wiemy, jakie są spory co do tego, jaka jest nasza solidarność wobec uchodźców. Więc w kontekście tej konferencji, na co by pan zwrócił uwagę przy słowie solidarność? Znaczy, po pierwsze, wydaje mi się, że bardzo świadomie wybrano to miejsce, które stworzyło nowoczesną wystawę, która opowiada o solidarności, ale wybrano też ECS, po pierwsze z tego powodu, że opowiadamy tą historię o sukcesie solidarności jako o wspólnym wysiłku Europejczyków. A mówię o historii, bo też potrzebujemy pozytywnych wzorów, a potrzebujemy te pozytywne wzory, żeby sami siebie zrecenzować. Oczywiście będziemy tutaj dużo o Polsce mówili, więc też specjalnie wybrano Gdańsk i Polskę, bo wydaje mi się, że większość naszych gości nie była już dawno w Polsce, no i chcę w ogóle poczuć, posmakować to, co się przedzieje w tym kraju. Czy to jest nowe wydanie Węgier, czy to jest inne wydanie Rosji, czy idziemy w stronę Turcji, a może zwariowaliśmy tak jak Brytyjczycy. Więc banalną rzeczą dzisiaj po prostu będzie spotkanie też z
Polakami z polskimi intelektualistami w miejscu, które chyba pokazuje o tym, że jednak nasza rzeczywistość polityczna i społeczna w Polsce jest bardzo złożona. Ja bym nawet powiedział, że dzisiaj reprezentujemy całą Europę. Znaczy reprezentujemy innowacje. Tutaj dobrym przykładem jest miasto Gdańsk, które nie wczoraj, nie przedwczoraj, tylko od 3 lat pracuje nad i wypracowało model integracji obcokrajowców. I tu muszę podkreślić, to nie jest model integrowania uchodźców z Syrii i z Iraku. To ja pozwolę sobie tylko kontekst. Pan dyrektor tak to podkreśla, dlatego że kilka dni temu telewizja publiczna w sposób niezwykle okropny przekazała te informacje na temat tego, że właśnie przy prezydencie powstaje rada i w ogóle cały program integracji migrantów. Tak jakby to rzeczywiście stało się w ostatnich dniach, a miasto pracuje już długo nad tym. Jesteśmy miastem, w którym żyją ludzie z całej Europy i z całego świata. I nasze miejsce pracy, też polskie tutaj, zależą od jakości współpracy, czy pracownikami ukraińskimi, czy menadżerami brytyjskimi. Krótko mówiąc, nasze metropolie już od dawna są, i to całe szczęście, miejscami międzynarodowych spotkań. Metropolie. Przy miejscu pracy. Tak, metropolie. I ten program gdański jest bardzo prosty. Stawia pytanie, w jaki sposób miasto, różne czynniki, różne podmioty powinny się przygotować na tą rzeczywistość, która już jest. Prezydent Adamowicz, który sprzyja jak najbardziej tej inicjatywie, też jakby jest jej częścią, cytował jeszcze kilka miesięcy temu badania opinii publicznej tu z Gdańska, gdzie jednak połowa mieszkańców była przeciwko otwieraniu miasta na uchodźców, a zaledwie 1/4 otwarcie entuzjastycznie była otwarta. Więc pytanie, czy elementem tych prac nie powinno być również przemyślenie, jak przygotować gdańszczan, przekonać gdańszczan, jak z nimi współpracować, wymieniać opinie, żeby to nie wywoływało takiego oporu. Program obejmuje też, tak bym nazwał to, edukację obywatelską. No tutaj ECS ma ważną rolę, który nie opowiada o tym, jaki jest wspaniały i piękny świat, nie o to chodzi, ale który chyba wprowadza taką rzeczową atmosferę w tą debatę na temat migracji. Sami jesteśmy elementem tej gigantycznej migracji. Przecież dzisiaj Polacy w Europie to są bardzo różne biografie, prawda? Ale to nie jest przekonujący argument dla większości. Co jest kluczowe w tym dialogu z tymi, którzy są niechętni otwieraniu drzwi do Polski dla szczególnie... To znaczy, ja bym rozróżnił dwie rzeczy. Po pierwsze, poziom jakby naszej debaty publicznej na temat migracji. Sytuacja jest taka, że od 25 lat żyjemy w demokratycznym państwie, które jest jednak dzieckiem dwóch totalitaryzmów. Jest państwem wyczyszczonym etnicznie i składa się oczywiście w większości z polskich białych katolików. Aczkolwiek cieszę się z tego, że w latach 70., 80., 60. urodziły się też dzieci mieszanych małżeństw. Sam jestem dzieckiem Irakijczyka i Polki, znam w Gdańsku ludzi też mieszanych kultur, więc ta nasza Polska na szczęście już jest bardziej kolorowa, niż nam się wydaje, ale od 25 lat jesteśmy też państwem, które czerpało właściwie same korzyści z fenomenu migracji, szczególnie my wyjeżdżając jakby na zachód, a także na naszym rynku pracy przyjmowaliśmy tych ludzi, o których wiele nie dyskutowaliśmy, bo przynosili nam same korzyści. Ale żyjemy w świecie, w którym my chcemy być też członkiem aktywnej politycznej wspólnoty NATO, Unii Europejskiej. No i pytanie jest, jak reagujemy na wojny, na konflikty. Wydaje mi się, że jesteśmy pozytywnie nastawieni na przyjmowanie uchodźców. Nowym doświadczeniem jest dla nas to, że najpóźniej od wojny w Iraku zaangażowaliśmy się poza naszym kontynentem w działania polityczne i militarne i teraz wspólnota narodów oczekuje od nas, żebyśmy konsekwentnie brali odpowiedzialność. Ta wojna w Syrii jest jednym z efektów też wojny w Iraku. No jej efektem są migracje. No i tu jednak jest szok opinii publicznej światowej, że my jakby zachowujemy się trochę jak niepełnoletni, niedojrzali członkowie wspólnoty politycznej, bo powiedzieliśmy, i to nie tylko ten rząd, też poprzedni rząd, co my z tym nic nie mamy do czynienia. Tak jakbyśmy kompletnie nie rozumieli przyczyn, skutków naszej
zależności, też od stabilnej sytuacji na południu. To panie dyrektorze, na koniec, kto wygra, Trump czy Hillary Clinton? Donald Trump czy Hillary Clinton? Wow, najgorszy z możliwych pytań. Znaczy wolę iść śladami tej rzeczywistości, która jest mi bliska. Wolałbym, żeby wygrała Hillary Clinton, aczkolwiek mam wrażenie, że każde zwycięstwo byłoby... jest w jakimś sensie porażką dla demokracji Stanów Zjednoczonych. Trump to może wiemy z jakich powodów, ale jak myślę o Hillary Clinton i zacznę liczyć od 80 roku, kiedy wiceprezydentem Stanów Zjednoczonych został Bush senior, to mamy taki obraz, że oprócz Obamy, to dwie rodziny od 80 roku tak starą i bogatą demokracją rządzą i rządziły. To mnie też przeraża. To raczej obraz feudalizmu, a nie demokracji. Ale mam nadzieję, że będzie to kobieta, pierwsza kobieta prezydentem Stanów Zjednoczonych. Bazil Kerski, dyrektor Europejskiego Centrum Solidarności, był Państwa gościem. Konferencja o Solidarności rozpoczyna się dziś wieczorem. Te spotkania, wykłady są otwarte, potrwa do niedzieli. Wszystko znajdą Państwo na stronie ECS-u. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Trudny moment dla przedszkoli, prawda? No, trudny moment dla przedszkoli, dla rodziców, no i dla dzieci pewnie też. Reporterzy, na podstawie tamtej ustawy, którą wy nazywacie niekonstytucyjną, zostali wybrani członkowie Trybunału. Ale ta ustawa jest niekonstytucyjna, czego dokonali. Trzeba wybitnej wiedzy prawniczej, żeby stwierdzić. Reporterzy, macie się w czym mówić? Ze sobą woda, ze sobą woda, nawet szkoda. Co rozmawiać? Ciężko jeszcze. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. Posłuchaj. Reporterzy małpa tok.fm. Zrozumieć. Reklama. Oferta specjalna. Tylko teraz w sklepach Euro. 50 cali Smart TV Samsung Wi-Fi za 2390. LED TV 40 cali Panasonic za 1699. Smartphone Dual SIM 5,5 cala. Aparat 13 megapikseli za 399. Laptop Lenovo. Procesor Intel. Windows 10 za 899. W sklepach Euro i na euro.com.pl. Czwórka zdrowa, piątka ok, w szóstce mały ubytek do zrobienia. O, a tu na dziąśle ma pan aftę. To pana nie boli? Boli, ale nie wiem, co mogę z tym zrobić. Proszę kupić w aptece Dezaftan. Dezaftan? To pomaga na aftę? Dezaftan jest niezawodny przy wszelkich zmianach w ciemie ustnej. Pomaga na afty, ale również na urazy wywołane przez aparaty ortodontyczne lub protezy, a także na pleśniawki u dzieci. Nie będę musiał się męczyć. Dezaftan. Szybki sposób na afty i drobne urazy. Więcej na www.dezaftan.pl. Inspirując jak Braveheart, pełen wiary jak pasja. Nowy film Mela Gibsona, Przełęcz ocalony. Rewelacja festiwalu w Wenecji. Prawdziwa historia żołnierza, który bez jednego wystrzału ocalił dziesiątki istnień. Przełęcz ocalony. W kinach od 4 listopada. Poznajcie Alicję. Cześć. Alicja jest programistką aplikacji mobilnej. Moja działalność przynosi duże korzyści osobom, które stale się przemieszczają. Alicja potrafi tworzyć aplikacje, jednak potrzebowała pomocy, aby rozwinąć działalność. Szukałam firmy marketingowej, żeby zwiększyć sprzedaż i wyjść na zagraniczne rynki. Enterprise Europe Network skontaktowała mnie z austriackim partnerem. Chcesz dowiedzieć się więcej? Odwiedź stronę Enterprise Europe Network w Polsce. A nasze lokalne biuro pomoże otworzyć twoją firmę na Europę. Pani magister, chciałbym olej z wątroby rekina. Który jest najlepszy? Polecam suplement diety Preventic. Dobrze, z tym, że ostatnio miałem 120 kapsułek, a tu jest 60. 60, ale z podwójną dawką. Preventic, edycja specjalna. Dzięki podwójnej dawce 500 mg odpowiada aż dwóm standardowym kapsułkom oleju z wątroby rekina. Ale to nie wszystko. Preventic jest jeszcze wzmocniony bezzapachowym czosnkiem. Kapsułka kapsułce nierówna. Ten Preventic ma dwa razy tyle oleju i jeszcze czosnek. Nigdy tak nie porównywałem. Poproszę Preventic. Preventic. Podwójna dawka oleju plus czosnek. Dla tych, którzy cenią innowacyjne rozwiązania, perfekcję w każdym detalu oraz techniczną przewagę Audi. Przygotowaliśmy najlepszą ofertę tego roku. Teraz Audi A4 dostępny jest z ratą od 1315 zł netto miesięcznie, 5% opłatą wstępną oraz bezpłatnym pakietem ubezpieczeń. Poznaj warunki Audi Perfect List dla przedsiębiorców. Audi. Przewaga dzięki technice. Reklama. Thank you.
FM. Pierwsze radio informacyjne. Informacje TOK FM. 15:20, Wojciech Kowalik. Bez żadnego zaskoczenia Sejm uchwalił ustawę o statusie sędziów Trybunału Konstytucyjnego. To jedna z dwóch ustaw, nad którymi na tym posiedzeniu Sejmu pracowali posłowie. Ustawa przewiduje jawność oświadczeń majątkowych sędziów Trybunału oraz przechodzenie w stan spoczynku sędziów, którzy ukończą 70. rok życia. A późnym wieczorem Sejm zajmie się ustawą o organizacji i trybie postępowania przed Trybunałem. Zawiera ona przepisy regulujące kwestie wyboru nowego prezesa TK. Opozycja przekonuje, że celem tego projektu jest doprowadzenie do tego, by prezesem został sędzia wskazany wcześniej do Trybunału przez Prawo i Sprawiedliwość. Zatrzymanie bądź zawieszenie w pełnieniu obowiązków ponad 110 tysięcy osób w Turcji od czasu próby puczu, w tym aresztowanie prokurdyjskich deputowanych, może wykraczać ponad to, co dopuszczalne, tak mówi rzeczniczka Rady Praw Człowieka ONZ. Minionej nocy turecka policja przeprowadziła obławy na domy liderów i deputowanych drugiej największej opozycyjnej siły w tureckim parlamencie, czyli Ludowej Partii Demokratycznej. Słuchasz informacji TOK FM. Przebywanie na ścieżce rowerowej może grozić trwałym kalectwem lub śmiercią. Takie ostrzeżenia pojawiły się w podszczecińskiej gminie Kołbaskowo. Jutro w okolicach wspomnianej ścieżki odbędzie się polowanie. Sebastian Wierciak. Ścieżka rowerowa na odcinku Kamionki i Parkowo oficjalnie zamknięta będzie od 8 do 14 z powodu odbywającego się w okolicy polowania zbiorowego z okazji Dnia Świętego Huberta. Polowanie organizowanego od 50 lat przez wojskowe koło łowieckie Bażant. Członkowie inicjatywy na rzecz zwierząt Basta, ignorując wszelkie ostrzeżenia, planują w czasie polowania spacerować po lesie. Koło Bażant zapowiada interwencję służb. O polowaniu i spacerze wie policja i Straż Graniczna. Ze Szczecina Sebastian Wierciak, TOK FM. W wielkopolskim Lesznie 32-letni mężczyzna napadł w szkole podstawowej na 10-latkę, wyrwał jej telefon komórkowy i poturbował. Został złapany przez policję już w godzinę po napadzie. Incydent wprawdzie wydarzył się wczoraj, ale policja dopiero dziś poinformowała o tym napadzie. A więcej o tym Karol Kański. Tuż przed napadem 10-latka w drodze do szkoły rozmawiała przez telefon. 32-latek zwrócił na nią uwagę i postanowił ukraść aparat. Poczekał, aż dziewczynka skończy rozmowę. Niezauważony przez nikogo wszedł za nią do budynku szkoły i tam zaatakował 10-latkę. Przewrócił ją na ziemię i poturbował. Napad nagrały kamery szkolnego monitoringu. Dzięki temu policja łatwo rozpoznała napastnika i już w ciągu godziny zatrzymała go w centrum Leszna. Mężczyzna próbował sprzedać skradziony telefon. Usłyszał już zarzut rozboju. Grozi mu do 12 lat więzienia. Poznań, Karol Kański, TOK FM. Południowo-koreański Samsung znowu ma kłopoty. Po aferze z samozapalającymi się smartfonami Note 7 teraz pojawił się problem z rozpadającymi się pralkami. Prawie 3 miliony takich urządzeń trafiło na rynek amerykański, podaje Reuters. Chodzi o pralki ładowane od góry. W trakcie pracy górna część może się oderwać od reszty konstrukcji. Na tyle mocno, że są już doniesienia o obrażeniach, jakie odnieśli z tego powodu użytkownicy pralek. Samsung wzywa więc do naprawy ponad 30 modeli wyprodukowanych między listopadem 2011 a listopadem tego roku. A kolejne informacje w TOK FM o 15:40. Sprawdź, jaka pogoda będzie dzisiaj okazją do radości. Sponsorem prognozy pogody jest producent samochodów BMW z napędem na 4 koła X-Drive. Do końca dnia deszcz możliwy na Pomorzu i zachodzie kraju, poza tym pochmurno, ale z większymi przejaśnieniami. 3 stopnie są dziś na Podlasiu, 4-5 w centrum kraju, 6 na Pomorzu, 7 w Małopolsce, Wielkopolsce i na Górnym Śląsku, do 8 na Dolnym Śląsku. Radości z każdej pogody życzył sponsor prognozy pogody. Producent samochodów BMW z napędem na 4 koła X-Drive. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. Światopodgląd. Agnieszka Lichnerowicz. Jeszcze raz bardzo serdecznie zapraszam Państwa na Światopodgląd. Jeszcze raz przypomnę, że dziś Światopodgląd nadajemy z Gdańska i tutaj w studiu Radia TOK FM w Gdańsku są w tej chwili już Marta Siciarek z Centrum Wsparcia Imigrantów i Imigrantek i też współkoordynatorka prac nad modelem integracji. Zaraz to wszystko wyjaśnimy i rozwiniemy. Dzień dobry. I Auski Nani, przedsiębiorca, członek Rady Imigrantów przy
przy prezydencie Gdańska i też współtwórca tegoż modelu integracji. Dzień dobry. I teraz jest tak, może zacznijmy od tego, że ostatnio Rada Migrantów przy prezydencie Gdańska zyskała pewną sławę. Telewizja publiczna dwukrotnie aż informowała na temat tej rady w takim bardzo sensacyjny sposób, a jeden z materiałów wywołał szczególne oburzenie i protesty nadane przez TVP Info, dlatego że ta informacja o powstaniu Rady Migrantów została zobrazowana taką bardzo dramatyczną muzyką, obrazami jakichś mężczyzn gdzieś biegnących, coś rozbijających, kogoś bijących. No więc na początek chciałam zapytać o reakcję, to znaczy jak pan do tego się odnosicie, czy trzeba to po prostu zignorować? Osobiście zaczęłam się śmiać, bo był tak śmieszny materiał, w sensie, że tyle kłamstw po prostu z tego, co widziałem. Ludzi, którzy się znają troszeczkę na tych filmikach i tych internet, to jest po prostu albo są filmiki, które nie mają nic wspólnego z uchodźcami, to jest jakiś wojna gangów, coś takiego, albo po prostu filmiki urwane z kontekstu, przyklejone wszystko razem, połączone do tego straszną muzykę, parę jakichś negatywnych wypowiedzi i dokładnie po prostu tak się stworzy propaganda, więc tak za nim mówiłem, że zacząłem po prostu się śmiać. Ale to rozumiem, nie był śmieszny śmiech. No śmiech to w sensie nie było pozytywnym śmiechem, tylko jak można tak coś takiego zrobić? Kto na to pozwalał, kto na to wyraził zgodę, kto po prostu puścił to w telewizji? Reakcja właśnie telewizji jest troszeczkę spóźniona według mnie, bo to co z tego, że został tak, zawieszony. Tak, zawieszony. No, to jest po prostu, no i tak przynajmniej kilka milionów ludzi to oglądały i opinie, które już zostały po prostu wprowadzone, to już ciężko zmienić i przynajmniej dużo pracy będzie po prostu potrzeba, żeby cokolwiek działać i zmienić, więc to jest naprawdę straszne rzeczy, takie rzeczy można po prostu robić. Marta Ściel? Ja podziwiam tu odporność AUSA właśnie na wszelkie przejawy rasizmu, uprzedzeń i tak dalej, bo to rzeczywiście jest taka stała rzecz, ale ja z kolei dostałam takie sygnały z rady, maile, telefony, że są osoby, które czują się zagrożone tym materiałem, które czują się zdehumanizowane, czują, że zostają w prąd, znaczy, że to jest właśnie uprzedzeniowa jakaś retoryka, narracja, która im się absolutnie nie podoba, która jest krzywdząca i podburza konflikt, który jest, no właściwie go nie ma, tak, bo my nie mamy tu żadnego konfliktu, ale pokazanie tego w takim świetle jest bardzo krzywdzące i bardzo niebezpieczne. Jak długo mieszka pan, pytam AUSA Kieleniego, tutaj w Polsce, w Gdańsku? 10 lat, już prawie 11. I jakoś czuje pan, że zmieniła się atmosfera w ciągu tych ostatnich kilkunastu miesięcy, kiedy media, opinia publiczna bombardowane były informacjami o migrantach, uchodźcach tutaj do Europy przyjeżdżających. No, niestety muszę mówić tak, no tak jak kiedyś wcześniej wspomniałem, to tak jak mieszkałem już 110 lat, od 2006 jednak były troszeczkę te problemy, jakieś tam powiedzmy spotkanie takie negatywne i tak dalej z rasizmem, że tak powiem, ale później z upływu czasu zacząłem czuć, że to już coraz lepiej, bo dużo ludzi tam jednak Polacy mieszkają za granicę, dużo też obcokrajowców przyjeżdża, więc społeczeństwo zaczęło się przyzwyczaić i te po prostu akcje to coraz mniejsze były, ale odkąd powstał ten problem z uchodźcami i tak dalej i właśnie to, co pani powiedziała, taki napływ informacji negatywnych przekazane przez media, że Polska jest zagrożona i Europa jest zagrożona i tak dalej, to jednak to zaczęło coraz więcej, to po prostu tak jak szliśmy naprawdę w bardzo dobrym kierunku i nagle po prostu spadamy nawet gorzej niż było. To powiedzmy teraz, co to jest ta rada? Rada to jest pomysł prezydenta miasta Gdańsk, pana Adamowicz i to jest według mnie naprawdę to jest bardzo pozytywny krok, choć niestety spotyka się dużo takich negatywnych opinii i tak dalej, ale to jest jedna naprawdę bardzo dobra rzecz, żeby się przygotować, bo możemy zauważyć, że wzrasta liczba obcokrajowców, przynajmniej w Gdańsku, tak? I dzięki temu trzeba jakoś się przygotować. Rada powstała tak, żeby ogólnie... Kiedy ona powstała? Też żeby to było jasne, bo materiał pojawił się w tym tygodniu, a jak długo wy już istniejecie? To ponad miesiąc. Na razie mieliśmy jedno posiedzenie, także to nie jest jakieś tam dużo ustalone rzeczy, tak dopiero zaczynamy to działać. 12 osób. 12 osób. 12 osób. 12 obcokrajowców od... Powiemy sobie jasno, co ich uwiera, co im przeszkadza, ale także co ich inspiruje i porywa w życiu. To program, w którym poczują Państwo pasję, dociekliwość i dostaną cotygodniową dawkę pozytywnych emocji. Powiedzmy sobie jasno. Serdecznie zapraszam, Joanna Miziołek. Autopromocja.
dnia w skrócie. Jest 15.30. Sejm uchwalił ustawę o statusie sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Powiemy też o prokuratorskich zarzutach, które usłyszał prezes Najwyższej Izby Kontroli Krzysztof Kwiatkowski, a także o nowych bezcennych dokumentach wpisanych na polską listę krajową programu UNESCO Pamięć Świata. W Polskim Radiu 24. Informacje dnia. Katarzyna Oplińska, zapraszam. Sejm uchwalił ustawę o statusie sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Wcześniej posłowie odrzucili wniosek opozycji o odrzucenie ustawy w całości. Głosowanie prowadził marszałek Sejmu Marek Kuchciński. Przystępujemy do głosowania nad całością projektu ustawy. Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem całości projektu ustawy w brzmieniu z druku nr 920 wraz z przyjętymi poprawkami, zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Dziękuję, kto jest przeciw. Dziękuję, kto się wstrzymał. Dziękuję. Głosowało 426 posłów, za głosowało 228, przeciw 189, wstrzymało się od 9 posłów. Stwierdzam, że Sejm uchwalił ustawę o statusie sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Teraz ustawa trafi do Senatu. Zgodnie z nią sędziowie Trybunału mają składać jawne i publiczne oświadczenia majątkowe. Nie będą mogli także podejmować dodatkowego zatrudnienia z wyjątkiem pracy naukowo-dydaktycznej. Mają też przechodzić w stan spoczynku po zakończeniu kadencji lub po osiągnięciu 70 roku życia, o ile nie złożą zaświadczenia lekarskiego o zdolności do pełnienia obowiązków. To jest model, który budują instytucje miejskie, nie tylko, środowisko lokalne. Pracujemy na obszarze właśnie zdrowia, mieszkalnictwa, edukacji, rynku pracy i tak dalej, bo wiemy, że na tych wszystkich obszarach są migranci i nie są oni traktowani równo. To znaczy nie, dzieci w szkole, jak trafiają migranckie, potrzebują dodatkowych godzin polskiego po to, żeby w klasie nie zaniżać wyników, prawda, i tak dalej, żeby nauczyciel sobie był w stanie z tym poradzić. Pracownicy na rynku pracy potrzebują dobrych warunków, potrzebują nie być oszukiwani, wiedzieć, jakie umowy podpisać, potrzebują się uczyć polskiego, żeby rozumieć prawo i tak dalej, i tak dalej. Te wszystkie rzeczy jakby trzeba wybudować i to nie jest uprzywilejowanie ludzi, tylko jakby stworzenie jakiegoś standardu po prostu współżycia na tych wszystkich obszarach. Bo teraz tu może powinniśmy podkreślić, że Rada jest elementem całego tego modelu. Dokładnie. Tak. Co to jest ten model? Jest polityką miejską. Polityką miejską, tak jak Marta mówi, no oprosić to słowami po prostu ten migrant, jeśli przyjeżdża migrant po prostu do jakiegokolwiek kraju. Potrzebuje wiele rzeczy po prostu i model właśnie powstał tak, żeby te wszystkie problemy, potrzeby i tak dalej, po prostu na nie pracować. Tak jak Marta wspomniała, mieszkalnictwo, które naprawdę jest wielkim problemem. Osobiście jestem w tym doświadczony, bo to moja praca pomaga również osobom zajmującym. Ale to już się kontrowersja, tak? Znaczy ten argument tych ludzi, tych Polaków, którzy są niechętni przybyszom, ja nie mówią, dla nas nie ma mieszkań, brakuje mieszkań komunalnych, mieszkania są drogie. Ale my nie dajemy mieszkań, albo nie kupujemy dla kogoś mieszkań, tylko migrant szuka mieszkanie sobie, żeby wynająć, do wynajęcia i po prostu drzwi zostają w jego twarz zamknięte, po prostu tylko dlatego, że jest migrantem. I to jest pana doświadczenie? Tak, ja jestem pośrednikiem w obrocie nieruchomości, po prostu widzę, co się dzieje, jak jest, mam klienta, nawet jak jest z Brazylii, czy gdzieś tam, tak, to nie mówimy już o muzułmanach, czy tam o ciemnoskóry, więc po prostu społeczeństwo jakby nie jest przygotowane przyjąć, tak? Co można zrobić? No właśnie, akurat edukację pod każdym względem, tak, no i mówię o edukacji w szkole, tylko edukację społeczeństwo, kim jest po prostu ten migrant, co od nas chce, po co tutaj przyjechał i tyle, tak, no, po co, żeby po prostu na lepszy byt szukać, tak, no ja jako, gdybym był Polakiem i widzę, że w Polsce zaczynają przyjeżdżać migrantów, to bym się cieszył, tak, no dlaczego? To jeżeli, no bo rywalizacja to, na rynku pracy. Absolutnie, czyli nikt nie jedzie do kraju, w którym nie ma szans, tak, no jeżeli, no, ja widzę, że na przykład Amerykanie zaczęli do Tunezji przyjechać, żeby szukać pracy, to się cieszę, czyli mój kraj poszedł do przodu i to jest równo w Polsce. W Polsce no 10 lat temu, czy tam 20 lat temu nie było kierunkiem i nadal jest, tak? No dużo uchodźców jakichś, nawet nie wiedzą, gdzie jest Polska, tak? I co można tutaj robić? I wszyscy idą do tych po prostu stereotypów Niemiec, Francja, Belgia i tak dalej, bo tam wiedzą, że tam można dobrze zarabiać, można dobrze żyć i tak dalej. Ale skoro migranci wybrali po prostu tą drogą do Polski, czyli to jest rzecz pozytywna, tak? Konkurencja to znaczy, że lepsze warunki. A jakie problemy jeszcze były? Co by pan podkreślił, na co zwrócił uwagę jako właśnie osoba, która tu przyjechała, migrant i co? Dyskryminację w każdym miejscu. To znaczy? W szpital, w kawiarni. Ale co znaczy dyskryminacja w szpitalu? No to na przykład ten... mogę to po prostu powtórzyć. No moja żona dlatego, że ma nazwisko inne, tak? No to często spotyka po prostu z problemami albo z tekstami, które naprawdę są przykre.
Na szczęście tego nikt mi w twarz nie powiedział, tak bym reagował, ale żona moja na przykład słyszy i nic nie mówi, tak? Najgorszy, no jak to można zrobić? To jest lekarz, który jest wykształcony, pewnie zwiedzał świat i on potrafi powiedzieć do kobiety, że jej syn jest specjalistą od bomb. No to co tu można zrobić? To jest dyskryminacja. Nie, trzeba reagować. Nie, tylko tak się zastanawiam, bo jakby macie wiedzę, to jest pierwszy krok, żeby zrozumieć, gdzie pojawiają się problemy. Tylko już pracujecie nad tym modelem w Gdańsku i... Ponad rok. I do jakie inicjatywy wam się wydają, znaczy jakie inicjatywy już opracowaliście, które wydają wam się, że no, można zacząć je implementować, wprowadzać, jakby czego już się nauczyliście, żeby właśnie likwidować to wszystko? To nie jest naprawdę jakaś magiczna wiedza, znaczy standardy tego, jak integrować, są wbudowane w wielu miastach europejskich, także w Polsce mamy wiele dobrych praktyk w różnych miejscach, więc to nie jest tak, że wymyślamy nie wiadomo co. W Gdańsku w ramach na przykład modelu powstał w Powiatowym Urzędzie Pracy specjalny referat do spraw cudzoziemców, który właśnie ma ułatwiać życie zarówno pracodawcom, którzy tutaj mamy bezrobocie poniżej 4%, znaczy pracodawcy są żywo zainteresowani zatrudnianiem migrantów, ale nie wiedzą jak to robi, te procedury są skomplikowane, trzeba je ułatwić, trzeba powiedzieć jak, ale też sami migranci muszą być lepiej doinformowani, potrzebują zrozumieć jak napisać CV, jak nie płacić pośrednikom za dostęp do ofert pracy i tak dalej, więc mamy bardzo konkretne rozwiązania szkolne, tak, z edukacją wyższą też, to jest kwestia bezpieczeństwa migrantów z różnych społeczności, ale też na przykład studentów. Ale co znaczy kwestia bezpieczeństwa? Bardzo nas zależy na policją, konkretnie. Mamy plan działania z policją, który polega na tym, że są wydelegowani dzielnicowi, którzy są przeszkoleni w kompetencjach międzykulturowych, w jakiejś wrażliwości, tak, zrozumieniu właśnie, dlaczego Hindus w Gdańsku ma trudniej niż mieszkaniec Gdańska i on ma budować też relacje ze społecznościami migranckimi po to, żeby też te zagrożenia, które przeżywają społeczności, do policji trafiały, bo na ten moment nie trafiają. Do rozmowy wrócimy i do tego, jakie konkretne działania tutaj udało wam się wymyślić, opracować czy wprowadzić. Państwa gośćmi są Marta Siciarek i Jaus Kinani, którzy tu w Gdańsku współtworzą, współopracowują, jeżeli mogę, model integracji miasta migrantów w mieście. Tak. Informacje po nich wracamy. Światopodgląd. Reklama. Zarejestruj numer w T-Mobile na kartę Heja lub do Biedronka i weź udział w bezpłatnej superloterii. To nic nie kosztuje. Do wygrania ponad 100 tysięcy nagród, w tym 4 samochody BMW serii 3. Regulamin loterii na superloteria.tmobile.pl. Po zimowym spacerze przygotuj przemarzniętemu maluszkowi rozgrzewającą kąpiel z dodatkiem olejku Aromactive, który w ciepłej wodzie uwalnia aromaty mięty, sosny i eukaliptusa. Aromatyczna kąpiel z olejkiem Aromactive pomoże maluszkowi spokojnie zasnąć. Aromactive. Jak zabłysnąć w domu? Najlepiej zabłyśnij jakimś świetnym pomysłem na oświetlenie i zrealizuj go w Castoramie, gdzie pełno jest lamp stojących, wiszących, podłogowych oraz lampek, plafonów, abażurów, żarówek, świetlówek, podświetlanych listew i wszystkiego, co sprawi, że twój dom nabierze blasku. Świetlne pomysły i tysiące artykułów do dekoracji domu znajdziesz w Castoramie. Castorama. Nikomu nie pozwolimy pobić naszych cen. Jak najlepiej poradzić sobie ze stresem? Najlepiej poradzić sobie z nim szybko, kupując pastylki na uspokojenie Meliski. Meliski działają błyskawicznie. W odróżnieniu od tabletek rozpuszczają się już w ustach. Meliski to połączenie ziołowych składników w formie pastylek do ssania, dzięki czemu możesz po nie sięgnąć w każdej sytuacji. Suplement diety Meliski. Gdy stres bliski, weź Meliski. Zapraszamy na historyczną, limitowaną wyprzedaż modeli Forda z rocznika 2016. Tylko teraz Fordy Kuga, Fiesta, Focus, Mondeo oraz inne modele z atrakcyjnymi rabatami. Zyskaj nawet do 19 400 zł. Zapraszamy do autoryzowanych salonów Forda. Zespół niespokojnych nóg, czyli RLS, pojawia się w nocy i objawia się mimowolnymi ruchami nóg. Można coś z tym zrobić. Zastosować Restonum jak wielu Polaków. To dziwne mrowienie w nogach ustało. Po Restonum przestałem przebierać nogami. Zasypiam bez problemu i nie budzę się w nocy. To nie było normalne życie. Pomogło dopiero regularne stosowanie Restonum. Restonum do postępowania dietetycznego w zespole niespokojnych nóg. Restonum.
Pamiętasz ją? Słucham, bo chyba zapomniałem, jak się nazywa. Nie znamy do niej numeru. To co robimy? Nie wiem. Jak ją znaleźć? Chcesz, aby twoja firma była widoczna w internetowej panoramie firm i całym internecie? Wypróbuj nowoczesne rozwiązania dla biznesu. Pakiety cyfrowe, strony www, SEO, remarketing i mailing. Popraw widoczność swojej firmy w internecie. Zobacz pełną ofertę na eniro.pl. Reklama. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. Informacje Tok FM. 15.40. Wojciech Kowalik. Sejm będzie dalej pracował nad ustawą o powołaniu Wojsk Obrony Terytorialnej jako samodzielnego rodzaju sił zbrojnych. Wnioski o odrzucenie tego projektu w pierwszym czytaniu, złożone przez PO i Nowoczesną, nie uzyskały wystarczającego poparcia. MON i PiS przekonują, że wojska znacząco zwiększą potencjał militarny państwa, ale według opozycji szef resortu obrony Antoni Macierewicz chce utworzyć 50-tysięczną formację wyłączoną z systemu dowodzenia pozostałą częścią wojska. Francuskie władze zakończyły ewakuację dzikiego obozowiska uchodźców na północy Paryża obok placu Bitwy Stalingradzkiej. Prawie 4 tysiące migrantów przewieziono autokarami do ośrodków dla uchodźców i hal sportowych. Do operacji rozpoczętej o 6 rano wysłano około 600 funkcjonariuszy policji. W akcji brało też udział 70 przedstawicieli organizacji pomocowych. Operacja przebiegła bez incydentów. Francuskie władze zaprzeczają przy tym, jakoby obserwowane od tygodnia rozrastanie się obozów w Paryżu związane było z likwidacją tzw. dżungli w Calais na północy kraju, czyli obozowiska, w którym mieszkały tysiące migrantów, którzy chcieli przedostać się do Wielkiej Brytanii. Słuchasz informacji Tok FM. Dobiega końca praca nad pierwszym na świecie pełnometrażowym filmem będącym animacją malarską. Niezwykłe dzieło o Wincencie van Goghu powstaje głównie w Gdańsku. Paweł Radzewicz. Każda klatka filmu to osobny obraz malowany bez użycia komputera, tłumaczy producent Sean Bobbitt. Ponad 65 tysięcy klatek filmu, ręcznie malowany przez ponad 115 malarzy. Wzorem dla malarzy były dzieła Van Gogha i gra uznanych aktorów. Tak, mamy na przykład Saoirse Ronan, który ma 2 nominacje do Oscara, Chris O'Dowd, który ma Emmy, Jerome Flynn, który gra o Tron. Realizacja filmu po 2 latach malowania dobiega końca. Powinniśmy skończyć postprodukcję do końca listopada. Pierwszy pokaz na początku grudnia. Odbędzie się on w Europejskiej Stolicy Kultury, czyli we Wrocławiu. Z Gdańska Paweł Radzewicz, Tok FM. A na zakończenie przenosimy się do Chin, a tam z pozoru błahy spór o buty w lidze koszykarzy. W tle są jednak ogromne pieniądze, a jedną ze stron konfliktu jest była gwiazda NBA, Krzysztof Sendecki. Były koszykarz ligi NBA, Yi Jianlian, nie znalazł zatrudnienia w Stanach Zjednoczonych, wrócił zatem do ojczyzny, ale tu okazało się, że Chińczycy muszą grać w narzuconych przez ligę butach. Firma Li Ning płaci za to prawie 300 milionów dolarów za 5-letni kontrakt. Yi, podobnie jak wielu innych koszykarzy, ma podpisaną umowę z inną firmą. W przymusowych butach wytrzymał 1/4. Zdjął je i zszedł do szatni. Tłumaczył, że bolały go stopy. Za karę nie może zagrać w kolejnym meczu, a jego klub Guangdong Tigers musi zapłacić grzywnę. Co dalej? Nie wiadomo. Problem dotyczy kilku chińskich zawodników, ale liga nie ustąpi, bo właśnie negocjuje nowy kontrakt z rodzimym producentem obuwia. Krzysztof Sendecki, Tok FM. A kolejne informacje w Tok FM o 16. Pogoda. Do końca dnia deszcz możliwy na Pomorzu i zachodzie kraju. Poza tym pochmurno, ale z większymi przejaśnieniami. W nocy natomiast padać może na Podlasiu, na Warmii, na Mazurach, na Wybrzeżu, na Kujawach, Mazowszu, Wielkopolsce i na zachodzie. Będzie od 0 do plus 3 stopni. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. Światopodgląd. Agnieszka Lichnerowicz, jesteśmy tu w Gdańsku w studiu Radia Tok FM i cały czas w tymże studiu są jeszcze Marta Siciarek z Centrum Wsparcia Imigrantów i Imigrantek i też współkoordynatorka prac nad modelem integracji migrantów tu w Gdańsku. Jeszcze raz dzień dobry. I Aus Kinani, członek Rady Migrantów przy prezydencie Gdańska i też przedsiębiorca i też współautor czy uczestnik tychże prac nad modelem integracji. Przed informacjami rozmawialiśmy właśnie o takich dobrych praktykach, czyli no, pracujecie tu już ponad rok temu doszliście do wniosku, że po prostu niezależnie od tego, jakie decyzje
decyzje polityczne zapadną na najwyższym szczeblu, to migranci w Polsce są, jest ich coraz więcej, czy to z Ukrainy, czy z Niemiec, czy z Uzbekistanu, czy z krajów muzułmańskich również. No i teraz kluczowe jest to, żeby to nie rodziło frustracji i napięć po obu stronach. I wymienialiście różne jakby rozwiązania, czy rzeczy, które zdefiniowaliście jako ważne, żeby się nimi zająć. Jeżeli chodzi o bezpieczeństwo, to tutaj w Gdańsku kilka tygodni temu został pobity Hindus, zdaje się. No i jak właśnie, jak sobie z tym radzić? To znaczy tam policja zareagowała, żeby to ten klasyczny załóż dłuższą spódnicę, czyli w przypadku jego nie chodź nocą. Nie wiem, co tu byście mogli dołożyć, dopowiedzieć. Uważam, że powinno się pracować nad karami. Czyli ludzie zachowują się w taki sposób, tak jak się zachowują, bo czują się bezkarni. Często się zdarza tak, że się idzie ulicą, ktoś wyzywa, po prostu, bo czuje się bezkarny. I tak naprawdę tak jest. No, kary może jest, tam powiedzmy na papierach, czy coś takiego, ale tak naprawdę nic konkretnego się nie dzieje. Więc ludzie nie jeżdżą szybko, czy coś takiego, boją się tracić swoje prawo jazdy, bo jest konkretna konsekwencja. Ale jaka jest konsekwencja na przykład pobicie obcokrajowcy, oprócz tego, że kogoś się pobiło. Tak, ale się nie traktuje to, że to już atak na tle rasowym, tylko po prostu atak. Tak jakby dwóch Polaków się pobiło. Więc ludzie się nie martwią. Więc powinno się pracować nad tym, jakie konsekwencje po prostu... Czyli zmiany w prawie jednak... Dokładnie. To jest, wiem, że ciężka sprawa i wiem, że to nie jest proste, ale jednak trzeba z tym coś zrobić, tak? Jeżeli wiele razy takie rzeczy się zdarzają i niestety ludzie nam wprost mówią, co mi zrobić. Więc, no bo wiedzą, że nic się nie zrobi, tak. Jeżeli ktoś po prostu idzie na przykład szukać pracy i nie dostaje tej pracy, bo jest obcokrajowcem, a co można zrobić? Tak, ja nawet byłem raz w inspekcji pracy o strasznie wykluczenie, a pan ma umowę zlecenie, więc pracodawca może robić co chce. Takie po prostu odpowiedzi się usłyszy, tak? No, szukam mieszkania, zostaje zamknięcie drzwi, bo człowiek nie mówi dobrze po polsku. Co może zrobić? Więc no, pracować się jakoś tam. Wiem, że to nie jest łatwy temat. I wymaga dużo pracy, ale jednak coś trzeba rozpocząć i tyle. Czy praca nad modelem na pewno jest długofalowym? Nie rozwiążemy tych problemów, o których mówimy w jeden rok, a może nie w 10, prawda? Więc to jest na pewno długofalowe. To, co my zrobiliśmy, bo rozwiązań jest wiele i one są małymi krokami, większymi i tak dalej. To jest kluczowe, rozumiem to żeby współpracowały. Znaczy, obszar bezpieczeństwa, jeżeli kończąc ten temat, to na pewno też poza tym, co powiedział AUS, na pewno też to, żeby imigranci zaufali policji. To znaczy, żeby w ogóle chcieli się z nią komunikować, bo na ten moment jest też tak, że po prostu w ogóle nie widzą sensu w raportowaniu czegokolwiek i po prostu nawet nie wiedzą, jak to zrobić. A to jest, nie widzą sensu, czy nawet się boją? Dlaczego? Bać się nie boją, ale nie widzą sensu, bo raz mi się zdarzyło taką sytuację. No jak dzwoniłem do policji, fakt, coś tam działali, ale później otrzymałem informację, że klatka schodowa jest miejscem prywatnym, jeżeli chcę, to muszę sam założyć sprawę, więc dam sobie spokój. Tak, i to było kłótnie z sąsiadem, który został użyty rasistowskie słowa i tak dalej. Więc no już następnym razem nie będę dzwonił, bo już nie widzę sensu, ale jak już na przykład usłyszę, że jest sens i można to zostać na przykład karane za to, to bym kontakt by się zaczął przynajmniej. To z takiej perspektywy bardzo konkretnych rozwiązań, a z szerszej perspektywy to na pewno chodzi o to, żeby w ogóle dostrzec migrantów w naszych miastach, znaczy uznać ich obecność, uznać to, że jesteśmy tutaj. A wiecie, ile w Gdańsku jest? Na pewno kilkanaście tysięcy, 20 może. Tak, około 20 tysięcy. Statystyki są różne, ale myślę, że nawet więcej. Tak, więc to jest następnie zdiagnozować, co jest, znaczy z czym się mierzymy, z jakimi wyzwaniami i tutaj tą wiedzę muszą wnieść migranci, tak? Bo to powstała właśnie rada, tak? Żeby doradzać, czego migranci po prostu, z czym się spotykają, jakie problemy mają, czego potrzebują. I też rada samo w sobie to by działała w drugą stronę, czyli po prostu przekazanie informacji, które brakuje, tak? Przedstawiać się, kim są migranci. No różne pomysły są. A jakbyście próbowali przekonać teraz, nie wiem, słuchaczy czy Polaków, którzy no, z jakąś niechęcią się odnoszą, mówią, a po co się tym zajmować? Dlaczego mielibyśmy wynajmować mieszkania obcokrajowcom, jak nie chcemy, to nie będziemy wynajmować. Znaczy, jakich argumentów byście użyli, że to jest ważne, żeby te miasta jednak się wzięły do roboty i kwestią integracji migrantów zajęły?
Chcemy żyć w miastach bezpiecznych, przyjaznych, zintegrowanych. Unikanie tematu nie jest żadnym rozwiązaniem. To znaczy, ja chcę żyć w mieście, w którym rozumiemy, jakie są zjawiska społeczne, jakie procesy zachodzą i chcę, żeby one były zarządzane, więc to jest oczywiście bardzo ważne. No, krótko mówiąc, różnorodność to jest siła. Tak, jeżeli mamy najlepszych z najlepszych z wszystkich różnych krajów i tak dalej, to można stworzyć naprawdę silny kraj pod kątem ekonomicznym, pod kątem politycznym, dostrzec nowe po prostu szanse. Ja na przykład w mojej pracy robię to samo, tylko inaczej. I to znaczy? Na przykład rozmowę z klientem, tak? No i inaczej dojdzie do tego, co po prostu ten, bo mam po prostu inne pomysły, inne po prostu sposoby działania, tak? Inny wygląd nawet czasami, więc to skracając temat, to siła, więc jedyne co bym prosił, tak, żeby się otworzyć. Wiele razy spotykałem się z ludźmi, którzy z góry nie chcieli ze mną rozmawiać, nie chcieli się ze mną kumplować, nie chcieli ze mną po prostu pracować, ale wystarczyło, że rozpoczęliśmy ze sobą rozmowę, tak, no po prostu po pracy, czy paląc papierosy, czy cokolwiek, i automatycznie ten człowiek zmienił zdanie. Nawet jeden z moich przyjaciół w tym czasie, to miał tatuaż SS i był moim przyjacielem, bo otworzył się i zaczął ze mną rozmawiać i powiedział, że jeżeli jego znajomi usłyszą o tym, to będą na niego bardzo szli. Więc no i wystarczyło to rozmowę, więc otworzyć się, posłuchać, kim są ci ludzie, czego chcą od nas, dlaczego przyjechali. I myślę, że naprawdę ten krok, jak się człowiek po prostu go zrobi, to wiele, wiele rozwiązuje. To co mówiłem, to jest chęć. Wielka szkoda, że u nas nie odbyła się debata o migracjach, a to, co się odbyło, znaczy, ja wrażenie, że cały czas o tym rozmawiamy. To rozmawiamy, ale w jakichś gronach ekspercji, gdzieś jakieś po prostu małe mikro rozmowy. Telewizja publiczna też zabiera. No tak, ale zabiera właśnie to z takim, czy przyjmować uchodźców, czy nie. To są dwa różne zjawiska, prawda? To, co się stało teraz, znaczy zatrzymanie relokacji, czy wycofanie się z tego planu, jest olbrzymią stratą dla Polski, bo mogliśmy właśnie na niedużej grupie osób wybudować standardy, jakoś nauczyć, ale też skoordynować wiedzę, bo dużo wiedzy i dużo dobrych praktyk już jest. Przez Polskę przyszło bardzo wielu uchodźców i naprawdę to nie jest tak, że my nic nie wiemy. I też nie jest tak, że Polacy są tacy strasznie, jak pokazuje się w mediach. Znaczy, ale doświadczenie jest naprawdę inne. Ja wiem, że są sondaże i po prostu, znaczy, ja też rozumiem to, jeżeli mi się zada pytanie, czy chcę przyjąć uchodźcę, to nie jest łatwo powiedzieć tak, bo są różne zagrożenia i ja mam poczucia, znaczy, nie, to nie są, znaczy, nie zagrożenie. Zagrożeniem jest to, że brakuje polityki zarządzania uchodźstwem, tak? To znaczy, to jest moje zagrożenie, więc kiedy ja nie mam prawa czuć się bezpiecznie, myśląc o uchodźstwie, no bo jeżeli wszyscy mówią, że w ogóle nie ma żadnego systemu, no i nie ma tego systemu, bo rzeczywiście ministerstwo po prostu nigdy go nie wdrożyło. Czyli mam poczucie, że urzędnicy rządzący robią wszystko, co mogą, żeby właśnie uniknąć tych wszystkich problemów, znaczy nie inwestują w to, nie inwestują, a też z drugiej strony to jest to, co robi Europa, to znaczy teraz przyciąganie ludzi właśnie i też no jakby w perspektywie talentów, ale nie tylko, znaczy najróżniejszych, do najróżniejszych, tak jest po prostu jest czynnikiem rozwoju. To jest jakiś oczywiście tu trzeba powiedzieć, że są migranci, są uchodźcy, jakby skala jednak, myślę, że to jest takie zatrważające dla ludzi, że ta skala, że tak dużo ludzi chciałoby do Europy przyjechać, że to się wydaje, że się nie da, że nie jesteśmy w stanie pomóc tak wielu ludziom. Tak mówimy, dużo ludzi, ile łącznie jest uchodźców teraz? No, 4 miliony, no ogólnie w Europie, 4 miliony, jakby ich podzielić na całą Europę, no to wychodzi po kilka, nie wiem, tysięcy albo kilkaset tysięcy, które nie będą po prostu widać w ogóle w miastach, w krajach i nie będą stwarzały takiej, nie wiem, różnicy demograficznej czy cokolwiek, tak? Po prostu tak jak jesteśmy teraz, no jest nas, nie wiem, około 20 tysięcy, to nas nie widać w Gdańsku, no to jesteśmy, żyjemy, każdy ma swoje mieszkanie i tak dalej. I już, a gdyby się przygotować w taki sposób, rozdzielić na wszystkich miastach i tak dalej, to by nie było taki, nie wiem, ogromne po prostu różnice takich w miastach czy w krajach, tylko po prostu zawsze do tego wracam, trzeba chcieć i tyle. Gdańsk tutaj na mapie Polski jest w awangardzie, to znaczy jako jedno z pierwszych miast zaczęło się tym problemem zajmować. Jak to wygląda w innych miastach? Znaczy wiem, że miasta aktywizują się, przynajmniej jakaś część w tej sprawie w ostatnim czasie. Jest jakaś współpraca, coś się dzieje? Awangardą tutaj, czy takim jest to, że prezydent Adamowicz mówi, że nasza polityka jest otwartą,
polityką. Znaczy, że mówimy, że integracja jest naszym zadaniem, że chcemy, znaczy, że migracje są dobre i że także jesteśmy skłonni i jakby uczyć się przyjmować uchodźców i ich integrować. To jest nowa jakość na polskiej scenie politycznej, dlatego że w wielu miastach, od Lublina przez Wrocław, Kraków, Warszawę, jest bardzo wiele dobrych praktyk, jest masa ludzi zaangażowanych w integrację, tylko to nie jest mówione jasnym politycznym komunikatem. I to jest to, czego brakuje, dlatego że jeżeli my mamy prezydenta, który mówi, robimy integrację, no to wtedy wszystkie podległe instytucje, znaczy to buduje zupełnie inny klimat. I jakby możemy działać w sposób, który jest właśnie przejrzysty, w którym pracujemy szerokimi zespołami, mamy się na co powołać. Kiedy zdecydujemy to na poziom pracowników MOPS-u, MOPR-u i tak dalej, to jest, brakuje koordynacji, no to wtedy no, bardzo trudno pracować. Ludzie się wypalają i mają poczucie, że wrzuca im się na plecy coś, czego jakby pojedynczy człowiek nie może zarządzić migracją, tak? To znaczy to wymaga systemowego podejścia i to jest to, co się dzieje w Gdańsku i za co jesteśmy, no, jesteśmy szczęśliwi. No ale kluczowym elementem już na koniec, a to w sumie to jest być może najważniejsze albo jedne z najważniejszych, to jest jak no, prowadzić dialog ze społeczeństwem polskim, które jednak jest duża jego część, obawia się uchodźców. Ja już nie mówię o skrajnych jakichś takich rasistowskich postawach, to mówię o jednak takim poczuciu niepewności, niejasności, obawy.